Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku. Dzisiaj po raz ostatni, chyba, wrócimy sobie do 2023 roku i zrobimy podsumowanie grudnia. Jeśli chodzi o grudzień, to przeczytałam 6 książek i zdaje się, że o dwóch z nich mówiłam już na moim kanale, ale to zaraz się dowiecie, o których i w jakim kontekście. Myślę, że zacznę tutaj o książce, którą jako pierwszą skończyłam w grudniu, bo też czytałam ją jeszcze w listopadzie, ale właśnie znaczną jej część przeczytałam w grudniu, dlatego też znajduję się w tym podsumowaniu. Czy to w ogóle ma dla kogoś jakieś znaczenie? Po prostu skończyłam ją czytać w grudniu. A jest to Ballada Ptaków i Węży, Suzanne Collins, czyli prequel do serii Igrzyska Śmierci. I tutaj oczywiście mamy historię prezydenta Snowa i to, jak on doszedł do tej władzy, a właściwie zanim do niej doszedł, to co się z nim działo, kiedy był nastoletnim chłopcem. Mamy tutaj bardzo dobrze pokazane działania Kapitolu, całą organizację igrzysk, to wszystko, jak to wyglądało od środka. Igrzyska, które się tutaj rozgrywają, to są 10. głodowe igrzyska, także 10 lat po zakończeniu wojny i było to szalenie ciekawe. Naprawdę ja uważam, że ta książka w kontekście całej serii daje taki dużo szerszy obraz tego, czym te Igrzyska Śmierci właściwie są i dlaczego powstały. Bardzo mi się to podobało, chociaż byłam też w kinie na filmie i muszę przyznać, że film był dużo bardziej dynamiczny i chyba z tego powodu podobał mi się nieco bardziej niż książka, dlatego że w tej książce mamy bardzo dużo takich wewnętrznych przemyśleń właśnie Snowa, zanim został prezydentem. Moje serce o wiele bardziej skradła Lucy Gray i gdyby ta książka była w całości poświęcona niej, albo gdyby właśnie ten nacisk położony był na Lucy Gray, to myślę, że mogłaby mi się podobać znacznie bardziej, bo uważam, że to jest absolutnie wspaniała bohaterka. Natomiast, tak jak wspomniałam, tutaj jest dużo takich wewnętrznych przemyśleń Snowa i one są potrzebne, one są bardzo ważne w kontekście tego, jakim on później stał się człowiekiem i co go ukształtowało. Natomiast, no przyznam szczerze, że było to trochę nudne momentami, a ta książka jest dosyć gruba, grubsza niż oryginalna trylogia. Także momentami mi się po prostu ta książka dłużyła i z tego powodu uważam, że film był lepszy, bo mimo, że też był dosyć długi, to jednak było w nim więcej akcji i ciągle coś się działo, dlatego tak to odbieram. Niemniej jednak uważam, że cała ta historia jest naprawdę bardzo, bardzo ważna w kontekście tej oryginalnej trylogii i jest tutaj mnóstwo takich właśnie paraleli między tym, co się dzieje z Lucy Gray, a co się działo później z Katniss Everdeen. No nie chcę Wam też tutaj mówić, żeby może nie spoilować jakoś bardzo, natomiast sam fakt, że Katniss to była nazwa na lilię wodną, którą ludzie zjadali w 12 dystrykcie, kiedy nie było co jeść, jest taki naprawdę ujmujący. I też jak w późniejszych tomach Snow traktuje Katniss, bardzo mocno wynika z tego, co działo się w tej książce i jak wyglądała jego relacja z Lucy Gray, ponieważ w bardzo wielu miejscach obie bohaterki są do siebie podobne. Bardzo też podobało mi się to, jak powstała piosenka Hanging Tree i czym ona była dla Snowa i dlaczego tak bardzo go przeraziło to, kiedy ją usłyszał z ust Katniss podczas wydarzeń w Kosogłosie. No naprawdę to wszystko się łączy w fantastyczny sposób i bardzo mi się ta książka podobała. I podobało mi się właśnie też to, jak przedstawiona jest postać Lucy Gray i też to, jaki tutaj foreshadowing mamy w związku z jej postacią. Też nie chcę tutaj za dużo mówić właśnie znowu ze względu na spoilery, ale uważam, że to było super ograne i bardzo podobało mi się wplecenie tego w fabułę tej książki. No naprawdę dużo słyszałam takich sprzecznych opinii. Jednym się ta książka bardzo podobała, innym mniej. Sama książka dla mnie może nie jest aż tak super dobra, ale jednak ta historia i to, co nam daje w kontekście Igrzysk Śmierci, uważam, że jest bardzo ważne. No i zdecydowanie warto to przeczytać i warto tę książkę poznać. A poza tym był to też naprawdę fantastyczny powrót do serii, którą uwielbiałam jako licealistka bodajże. Wydaje mi się, że Igrzyska Śmierci czytałam gdzieś około 2012 roku. To może to był pierwszy rok moich studiów właściwie. Także już jako studentka, nie licealistka, ale tak czy inaczej był to po prostu przemiły powrót do serii, którą kiedyś całkowicie uwielbiałam i mam ochotę całą trylogię sobie ponownie odświeżyć. Filmy już obejrzałam wszystkie, natomiast książek nie czytałam i być może wrócę sobie do trylogii Igrzyska Śmierci za jakiś czas. Kolejna książka to jest właśnie jedna z tych książek, o których już mówiłam na moim kanale, a jest to Lepiej niż w filmach Lynn Painter. Mówiłam o tej książce przy okazji najlepszych książek 2023 roku, tak więc jeżeli jeszcze tego filmu nie widzieliście, to zachęcam do obejrzenia tutaj nad moją głową, na pewno teraz pojawił się odnośnik. To była taka młodzieżówka, która totalnie skradła moje serce. Po prostu czytało mi się ją niesamowicie przyjemnie. Ona była taka otulająca, przyjemna, lekka, mało wymagająca, ale jednocześnie bardzo się zaangażowałam w losy bohaterów, bardzo im kibicowałam. Wes jest totalnym takim książkowym crushem, bardzo polubiłam tego bohatera. No i też fakt, że bardzo dużo jest w tej książce odniesień do komedii romantycznych, filmowych, które bohaterka uwielbia. Tutaj na początku każdego rozdziału mamy cytat właśnie z jakiegoś filmu, który troszkę nam spoileruje to, co się w tym rozdziale wydarzy. Ja też jestem osobą, która uwielbia komedie romantyczne i dużo z tych filmów, które tutaj się pojawiały, ja również uwielbiam, ale też części z nich jeszcze nie widziałam, także też sobie zapisałam na listę, żeby gdzieś tam kiedyś obejrzeć. Także bardzo mi się to podobało, bardzo fajni, tacy przyjemni bohaterowie. To nie jest książka, która porusza jakieś ważne treści, jak to teraz jest bardzo często w młodzieżówkach.
To jest po prostu młodzieżówka, która jest wyłącznie młodzieżówką napisaną dla przyjemności, dla rozrywki płynącej z jej czytania. No i ja się po prostu świetnie przy niej bawiłam. Naprawdę była dla mnie taką miłą odskocznią od cięższych lektur. I trzecia książka to też jest książka, o której mówiłam w tym samym filmie, czyli również jedna z moich najlepszych lektur minionego roku. A są to Ptaki i inne opowiadania Daphne du Maurier. No i tak jak podtytuł wskazuje, jest to zbiór opowiadań tej autorki. Mamy tutaj, zdaje się, 6 różnych opowiadań, z czego mnie najbardziej podobało się to tytułowe, czyli Ptaki. Bardzo do mnie przemówiło, zjeżyło mi włosy na głowie niejednokrotnie. Także bardzo Wam polecam zapoznać się przede wszystkim z tym opowiadaniem, a jeżeli to Was zachęci, no to zdecydowanie warto przeczytać cały ten zbiór. Ja odkrywam w sobie miłość do Daphne du Maurier. W zeszłym roku przeczytałam Rebekę, która również była moją książką roku 2022, w tym roku były to Ptaki. Mam nadzieję, że w 2024 również przeczytam jakąś książkę tej autorki, która również trafi do topki bieżącego roku, bo naprawdę jej styl pisania jest genialny. Ona za pomocą słów potrafi stworzyć tak niesamowitą atmosferę, że my czujemy cały ten niepokój, ten nastrój takiej grozy, który ona tutaj przedstawia w swoich opowiadaniach. Uważam, że to jest fantastyczne, naprawdę bardzo oryginalne, no i pozostaje mi po prostu eksplorować książki tej autorki dalej i mam nadzieję to zrobić. Bardzo polecam. Są Ptaki. Ostatnia książka papierowa, którą tutaj mam, to jest coś, uwaga, również, co pojawiło się już na moim kanale, ale tym razem w największych rozczarowaniach minionego roku, a jest to Babel Rebeki Kwang. To też jest taka książka, którą czytałam gdzieś tam na przestrzeni miesięcy, ale grudzień był też ostatnim miesiącem roku i stwierdziłam, że dobrze byłoby te wszystkie książki w końcu zakończyć, żeby nie wchodzić w nowy rok z rozpoczętymi lekturami. Dlatego właśnie dokończyłam również Babel. No i niestety nie jest to tak dobra książka, jak się spodziewałam, a spodziewałam się po niej dosyć sporo, bo po pierwsze miała mnóstwo pozytywnych recenzji, a po drugie porusza według mnie bardzo ciekawy temat, bo mamy tutaj temat translatoryki, temat taki troszkę językoznawczy też, no a to wszystko jest na tle kolonializmu i tego, jak Imperium Brytyjskie traktowało swoje kolonie. Także to naprawdę jest taki temat, który ma ogromny potencjał. Natomiast ta książka no jest tylko rozrywką. Ona nie niesie za sobą żadnych takich głębszych treści, a wydaje mi się, że autorka chciała, żeby tak było. W mojej ocenie to nie do końca wyszło. Też bardziej szczegółowo opowiadam o tej książce właśnie w tym filmie o największych rozczarowaniach, bo też tam byłam tak na świeżo po lekturze i miałam takie emocje na świeżo. Tutaj już tylko szybko się powtórzę, że według mnie cały ten świat przedstawiony jest taki mało wiarygodny. W ogóle on się pojawia dopiero bardzo, bardzo późno w całej tej książce, która no, do najcieńszych nie należy. Bo na początku autorka bardzo mocno skupia się na tym, żeby powiedzieć czytelnikowi, że kolonializm jest zły. Ale my to oczywiście wiemy i rozumiem, że mogła to powiedzieć raz, drugi, ale naprawdę przez pierwszą połowę książki to pojawia się bardzo często i jest ono tłumaczone w taki bardzo prosty i oczywisty sposób. Trochę jakby autorka nie wierzyła w inteligencję swojego czytelnika i to mi się nie podobało, ale też ci bohaterowie, którzy się tutaj pojawiają, dla mnie oni są tacy dosyć jednowymiarowi, ale też tutaj akcja rozgrywa się w pierwszej połowie XIX wieku, zdaje się, a oni też mają takie poglądy no, bardzo współczesne i w ogóle ta ich kreacja jest taka niewiarygodna. Oni po prostu nie pasują do czasów, w których ta książka się rozgrywa. Dlatego no, nie uważam, że to jest jakaś bardzo dobra literatura. Jako taka rozrywka z jakąś ciekawostką językoznawczą być może tak, natomiast nie ma co się nastawiać na jakieś wielkie dzieło, a niestety ja trochę takie nastawienie miałam po tym, co wcześniej o tej książce słyszałam i dlatego też się rozczarowałam. I mam jeszcze dwie książki, które przeczytałam w formie e-booka czy też audiobooka i pierwszy e-book to była książka, po którą sięgnęłam, żeby przeczytać coś świątecznego, cokolwiek świątecznego w grudniu. I była to książka Firmowa gwiazdka Whitney G. Jak się później okazało, ja o tym nie wiedziałam przed lekturą, jest to właściwie opowiadanie, które ma tam około 100 stron, także takie powiedzmy troszkę bardziej rozbudowane opowiadanie, którego fabułą jest to, że główna bohaterka pracuje w takiej firmie, gdzie szef ma bardzo specyficzne nastawienia do świąt, zawsze organizuje, to jest jakaś taka bardzo oczywiście bogata i wpływowa firma. W okresie świątecznym szef całej tej firmy organizuje takie wyjazdy świąteczne dla wszystkich pracowników. To są takie wyjazdy naprawdę ekskluzywne, bo one rozgrywają się na przykład gdzieś na Hawajach, czy w jakichś takich no, rajskich miejscach, kosztują majątek, ale jednocześnie są dla pracowników obowiązkowe, więc on też nie akceptuje urlopów w tym okresie świątecznym, nie bierze pod uwagę tego, że być może ktoś chciałby ten czas spędzić ze swoją rodziną. No i Savannah, czyli główna bohaterka tego opowiadania, troszkę się przeciw temu buntuje. Ona ma też taką relację ze swoim szefem, jest jego jakąś główną doradczynią chyba, czy kimś dosyć ważnym w tej firmie i też wie, że może sobie pozwolić na więcej niż inni pracownicy. I buntuje się przeciwko tej zasadzie, bierze wtedy wolne, wyjeżdża na jakieś wakacje pod przykrywką zwolnienia lekarskiego, robi jakieś takie różne kombinacje. Jest to w ogóle książka, która jest oznaczona jako erotyk z tym takim oznaczeniem chyba 3 na 5, jeżeli chodzi o skalę erotyku. Ja się na tym do końca nie znam, bo ja nie czytam dużo erotyków, no ale liczyłam na to, że skoro jest to taka książka, no to jednak będzie taka namiętność i chemia między bohaterami. A niestety tego do końca nie było i też nie uważam, żeby tych scen erotycznych było jakoś bardzo dużo w tej książce, bo właściwie taka
konkretna opisana jest chyba tylko jedna, gdzieś tam pod koniec. Przez całe to opowiadanie, przez całe powiedzmy 90 na 100 stron, właściwie mamy tylko takie podchody tych bohaterów wobec siebie, jakieś takie może zdania, może słowa, gdzieś tam takie bardziej pikantne. Natomiast sama akcja, nazwijmy to, rozgrywa się dosłownie na, nie wiem, na ostatnich 10 stronach i to jest właściwie tyle. Także nie znam się bardzo na erotykach, ale po tym oznaczeniu spodziewałam się jednak czegoś trochę bardziej pikantnego i też ten klimat świąteczny nie był jakoś bardzo wyczuwalny, bo poza tym, że właśnie były te imprezy firmowe, no to tak jak wspomniałam, te imprezy rozgrywały się w takich miejscach, że właściwie tych świąt nie było tam czuć, bo było gorąco, upalnie, ekskluzywnie. Także do przeczytania i zapomnienia raczej nic, co bym Wam jakoś bardzo, bardzo polecała, ale być może za rok w świątecznym klimacie, żeby tylko przeczytać coś takiego lekkiego, może trochę ogłupiającego, to ewentualnie w takich kategoriach można to opowiadanie rozpatrywać. I ostatnia książka, którą wyjątkowo przesłuchałam w audiobooku, to są Muchomory w cukrze Marty Bijan. I to jest książka, która w tym roku była bardzo popularna, to znaczy już w zeszłym roku była bardzo popularna i zbierała skrajne opinie, bo z jednej strony, ze strony bookmediów słyszałam same zachwyty nad tą książką, a z drugiej pojawiały się też takie głosy krytyczne, szczególnie w stosunku do zakończenia. I mnie nawet sama książka aż tak bardzo nie ciekawiła, jak to, co takiego dzieje się w tym zakończeniu, że jest ono tak kontrowersyjne i tak bardzo dzieli czytelników. No i już wiem, zaspokoiłam swoją ciekawość. Uważam, że sama książka nie jest zła. Ona jest napisana naprawdę bardzo poprawnie. Ten język jest taki bardzo ładny, widać, że autorka jest też poetką, pisze chyba też piosenki z tego co wiem. Widać generalnie, że z językiem pracuje nie od dzisiaj. I to mi się naprawdę podobało, bo nie jest to oczywiste przy książkach młodzieżowych. Fabuła też może być ciekawa dla osób w podobnym wieku, dla takich osób, które wchodzą w dorosłość, czyli taka książka trochę coming of age, ponieważ mamy tutaj historię grupki przyjaciół, którzy właśnie skończyli liceum i mają te ostatnie takie wakacje po maturze, a później rozjadą się na studia i być może kontakt się urwie w grupie, także są to takie ostatnie podrogi tej przyjaźni w takiej formie, w jakiej ona była do tej pory. I w związku z tym postanawiają wspólnie wyjechać na wakacje do takiego domku przyrodniego brata jednej z tych osób i tam właśnie spędzają te wakacje. Tam oczywiście rozmawiają na różne tematy, piją mnóstwo alkoholu, eksperymentują z różnymi używkami. I ja jestem w stanie zrozumieć, że to może być częścią dorastania i właśnie takiego odkrywania siebie jako dorosłego człowieka. Natomiast to zakończenie, rzeczywiście zgadzam się z tymi zarzutami, bo o ile książka była naprawdę niezła i dobrze się ją czytało, a właściwie słuchało w moim przypadku, to zakończenie po pierwsze jest strasznie dramatyczne i ono jest tak dramatyczne, że no aż trochę kuriozalne niestety w pewnych momentach i aż śmieszne. To jest całkowicie oderwane od całości tej książki. Ono nie ma w ogóle żadnego podłoża w całej treści tej książki. Nic nie zwiastuje tych wydarzeń, które się później dzieją. No jest po prostu zrobione po to, żeby szokować i być może to robi, ale jednak też w taki sposób troszkę no, komiczny, tak jak wspomniałam, chociaż ono jest oczywiście przerażające i z całą pewnością nie taka była intencja autorki, żeby ktoś uznał je za śmieszne. No ale właśnie przez to, że jest tak strasznie przedramatyzowane, no to takie niestety jest. Także ja się zgadzam z tymi głosami krytycznymi, jeżeli chodzi o zakończenie, ale cała książka nie jest według mnie zła i podoba mi się styl Marty Bijan, także być może w przyszłości sięgnę po jakieś inne jej książki, żeby zobaczyć, co jeszcze innego napisała, także no też plasuję się trochę gdzieś po środku, bo nie chcę krytykować tej książki w całości, bo nie uważam, że ona jest w całości zła, ale rozumiem te głosy mówiące o tym zakończeniu, bo też się z nimi zgadzam. Także tak to wyglądało, jeżeli chodzi o mój czytelniczy grudzień. Koniecznie dajcie znać, co wy czytaliście w zeszłym miesiącu i czy znacie którąś z tych książek, czy podzielacie moje zdanie, albo wręcz przeciwnie. Ja jak zawsze bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w następnym. Cześć!